zbliżyć się do swojego rekordu życiowego, bardzo dobrego, 222,5 metra z planicy z roku ubiegłego, bo podczas treningów skakał niewiele ponad 100 metrów. Nasz zawodnik, który w tym sezonie wygrał przecież zawody w Klingentali w Zakopane. No, 200 metrów chyba nie osiągnął, ale powyżej punktu konstrukcyjnego, a więc nie wiem, czy tak zdecydowanie zlekceważył te skoki treningowe, czy się zupełnie nie skoncentrował, nie przyłożył. No, w każdym razie obawy o to, że może tutaj być jakaś kompromitacja, chyba były nieuzasadnione. 195 metrów, wynik Kamila Stoch. Właśnie miejscem, gdzie zawodnicy będą lądowali najdalej. Rekordzista Polski Adam Małysz, 225.